Halo, halo, z tej strony prezes Ziaro. Witajcie moi kochani widzowie na dziś. Nareszcie, dzisiaj wpada odcinek, gdzie możecie pobrać Fergusona z dokładnym opisem, co posiada ten mod. Co ta modyfikacja posiada. A więc tak. No co, praca trwała bardzo długo. Można powiedzieć, że rok, bo zacząłem po wydaniu Liny. Wydałem dziś 27-23 stycznia, coś w tych granicach. Także rok prace trwały. No nareszcie, skończyłem wersji V0.9.9, czyli mod nie jest w wersji finalnej, czyli V1.0. Dlaczego? Dlatego, że potrzebuję, że dużo testów, przetestowania, tak żeby mod był w idealnym stanie odwzorowany, zrobiony. Więc ta wersja V0.9 wpada do was, dla was. Gracie na niej, coś się nie spodoba, jakieś będziecie mieli propozycje, coś będzie wam nie działać, jakiś błąd. Chociaż wątpię, żadnych błędów nie powinno być, jedynie jakieś dociągnięcia typu model za sobą odzorowany jeszcze. Proszę, abyście mi pod tym filmikiem i tylko pod tym filmikiem pisali, a ja to w wersji V1.0 poprawię. Jeżeli mod będzie mało wynoszony, nie będzie w ogóle kradziony, czyli silnikach będzie wystawiany, wersja V1.0 szybko się powinna pojawić. Jeżeli będą takie sytuacje, a na pewno będą, to będziecie musieli trochę poczekać na V1.0 wersję. Nic nie obiecuję, kiedy wydam co i jak, teraz macie V0.9 tylko. Co chciałem drugiego powiedzieć? No, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydania. To dzięki wam wydaję teraz, a nie na 5000, jak wcześniej było w planach. Bardzo duże podziękowanie kieruję dla tych ziomków, którzy mi pomogli. Szczególnie Patryk, Peter Rolnik. Link będziecie mieli do nich wszystkich ładnie opisane w opisie filmu. On mi zrobił tekstury Udim, no zajebiste teksturki, wszystko super, zajebiście. Podziękowania też dla Mazaka Fotos, też będziecie mieli do niego opis, za podesłanie kabiny z wymiarami do odwzorowania tego, jak ma mój wujek, czyli Lubsko. Zaraz zobaczycie w sklepie wszystko. No i co, podziękowania też dla osób, którzy mi pomogli jeszcze z modelami, typu tam koła, parę modeli. Podziękowania dla Karasa, że zrobił zajebistego tura 3B, którego będziecie mogli podczepić do ofertka. I tam podziękowania dla też ludzi, którzy dali mi parę modeli od siebie, tam jakieś kawałki tura, czy też korpusu. Wszystko będziecie mieli w opisie opisane. Mod tylko wydaje na YouTubie, nie będzie, nie znajdziecie go w ogóle nigdzie na jakichś portalach. Jeżeli gdzieś będzie wyniesiony, to oznacza, że oznaka, że ktoś ukradł. A to też oznacza, że mod jest okradziony, skradziony. I wersja V1.0 może się opóźnić w czasie wydania, albo nie dojdzie do niej. Dobra, lecimy z tematem. Wchodzimy do sklepu, wam wszystko ładnie pokazuję. Małe ciągniki, kategoria. Na sam koniec widzicie Fergusony 2, czyli 235, 255. Zobaczymy, czy w konsoli są jakieś błędy. Przesuniemy sobie, tak. Teraz kupujemy. Ładuje się. Zobaczcie, żadnego błędu jest, żadne załadowało. Folder z folderu i 3D korpus, czyli cały traktor, do tego koła i śrubę. Więc tak, modyfikacja nie będzie działać na krakach, na farmingu krak, ponieważ ma dużo linków związanych z grą oryginalną i na sobie kompach raczej będzie ciężko na nie grać, bo jest bardzo dobrze odzorowany model, dużo też trochę waży, 24 MB waży mod, jak dobrze pamiętam. Lecimy dalej, dobra, żadnych błędów nie ma, jak widzicie. No to tak, co posiada? Kolor obręczy. Czyli mamy oryginalny, taki bardziej szary. Białe możemy obręcze założyć. Zobaczcie, że stałe 60 FPS-ów, czyli żadnych błędów nic nie ma. Tak, no co, są różne kolory, kolorystyka różna, szare, siwe, ciemne, jasne. No do wyboru, do koloru, jak to mówią. Zobaczcie sobie, właśnie sobie tak wybierzemy tu. Jest tego, zobaczcie sami, czarne. Tu takie... to jest kolor silnika oryginalnego w 60-900, no w każdym ursusie dużym. Zaczep to trzeba założyć, ale grill. Grill można malować, czyli to ramkę do grilla. Można sobie, teraz jest oryginalny kolor, ale można sobie ustawić na przykład, nie wiem, jasny czarny, czyli taki jak będzie, jak jest w ursusie 3512. To już widzicie, już jest jakaś różnica. Zaczep swojego tłumik, to samo, ma te same malowanie co ramka od grilla lub felg. Też sobie ustawimy jasny czarny, albo dajmy sobie, nie wiem, wręcz czarny sobie ustawimy, jak gówno. Nie no, śmiej się.
co to jest? Korpus, oryginalne malowanie, czyli taki kolor to był w oryginale, jak wiesz, z fabryki. Drugie oryginalne malowanie, czyli wręcz jasne, one by występowały w później wersji, jak widziałem, czy tam na internecie. Biały kolor, no z białym nie spotkałem się, wręcz taki bardziej w stylu bardzo jasny, siwy, ale może tam być, komuś się spodoba. No, to ma właśnie ten jasny, siwy, no i, tu, i też co, jasny czarny też w sumie jest fajnym kolorem, zobaczcie. To sobie wybiorę ten jasny czarny, zrobimy tego Fergusona 235 na czarno, bo właśnie chcę tak pokazać. Matka koło 235, czym to się różni? A różni się gwiazdami, bo 235, inaczej Ursusy 28, 12 miały 2, 4, 6 gwiazd, a Fergusone i większe Ursusy chyba miały 8. Zobaczymy, teraz będą koła 255 Feldka. Widzicie, już jest różnica, już się różnią gwiazdami w profilowanym całym, cała Felga jest inaczej wyprofilowana, no i są szersze szkoła lekko. No i jeszcze jest, mamy od Ursusa 35, 12 szerokie i Felga cała wystaje, widzicie? To tak wygląda, ale do tych kół możemy dobrać jeszcze przednie koła. Ustawić koła. Mamy 16, to w oryginale. 18 od jakiejś 60 na Felgach, czy tam od większych Ursusów z licencji Feldka. To są 18. Tu mamy rolnicze i balony, balonki. Dobra, ustawimy sobie na 18 Feldka tego. To tak będzie fajnie wyglądać. Bez płotników, błotniki. No właśnie, co z błotnikami? No to jest też fajnie, bo tak, mamy oryginalne, czyli takie metalowe. I mamy pod balonówki plastiki. No, teraz są za szerokie te plastiki. Ale pod balony idealnie się to nadaje. Jak to woli. Ustawimy sobie bez. Naklejki maska. No i tu jest dużo też różnych rozbudowane tu jest. Mamy brak naklejek. Mamy wersję polsko naklejek 235. Wersja z logiem Ursusa. Wersja angielska. Wersja angielska z logiem Ursusa. No i to się wszystko powtarza z Feldken 255, to jest to samo, powtarza się, więc teraz nie będę już wam w sumie pokazał, bo to wcześniej pokazywałem, tylko sobie wybierzemy 235 z Ursusem. Naklejki Turbo, tak, Feldek ma Turbo. Turbo, no ale to też nie będę wiedzieć, no jest Turbo, są naklejki Turbo. Grill, od Feldka 235 i jeszcze jest od Feldka 255. Miałem w planach zrobić też grill o naklejki, koła i tam jeszcze pierdobot Ursusa 35, 12 i 28, 12, tak żeby były to masy Ferguson Ursus te trzy cylindrowce. Ale stwierdziłem, a zobaczymy jak ładnie tam będziecie tutaj lajkować, komentować, może osiągniecie te 50 tysięcy wyświetleń kiedyś z 5 tysięcy lajków, to na pewno zrobi się tę wersję, że będzie bardzo dobrze rozbudowany ten mod. Będzie, w jednym modzie będzie nawet i myślałem też od wersji 45.12, 14 z napędem, tak żeby rozbudować ten mod naprawdę od dużo szczegółowych modeli. Mniejsza o to. Teraz zrobimy grilla od Feldka 235. Ustawienie filtra, czyli tak standardowy lub długi. Widziałem na internecie, ludzie pisali, szczególnie na Grofoto, że to lepiej pracuje silnik. Dobra, odzorowałem tak, nieważne. Tumik oryginalny. Jest też długi, to ten długi do kabiny służy. No już mi się podoba teraz już. Mamy też tumiki do turbo przystosowane. Turbo 1, czyli przelotówka długi lub przelotówka z wygiętym końcem. Założymy sobie zwykły, albo nie, ten długi, no dla odmiany może, tak żeby jest zwykły filtr. Wychwytnik iskier. Wychwytnik zmienia się przy każdym zmianie tłumika, czyli jak teraz jest długi, to będzie wysoko. Ale też sobie zdejmiemy. Kierownica. No i tu też jest rozbudowany. Oryginał od Perkinsa polskiego. Stara angielska wersja. Nowa Ursusa. Widzicie, Ferguson 360, nowa kierownica. Ale weźmiemy sobie od wersji angielskiej. W końcu to jest 35. Gałkę kierownicy. I to jest fajny bajer, bo teraz farmer ma jedną rękę w tym miejscu, a drugą w tym. A jak sobie ustawimy gałkę kierownicy, to farmer ma lewą na gałce, a prawą ma gdzieś na błotniku. Sterowanie standardowe, sterowanie, czyli drążki zwykłe, ciężko kierownica chodzi, lub dodajemy wspomaganie i mamy siłowniki wspomagania.
Na razie sobie ustawimy zwykłe. Kabina. No tu jest kabina jedna, na razie jedna. Jeżeli pokażecie, że was naprawdę interesuje ten mod i tak dalej, będziecie się starać pod tym filmikiem, no naprawdę 5000 to byłoby dla mnie mega. Ale czy zdołacie się, nie no, 100 tysięcy to byłoby mega, 5 to jest takie jeszcze easy. To zrobimy więcej kabin, bo myślę o koi, o naglaku jednym i drugim. Ale na razie jest tylko kabina taka, jak ma mój wujek, czyli Lubsko. I teraz jak mamy kabinę, to możecie zobaczyć, jest kabina. No, mi się podoba, ale to zależy od was. No, różne są typy, feltka, tego jest dużo konfiguracji. Drzwi się zmieniają tak jak kolory blach. To jest oryginalny kolor, malowanie. Mamy jasny, czerwony, taki, który stał całe swoje życie na słońcu. To jest taki jasny, to samo drzwi zmieniają kolor. Jasny, czerwony drugi, czyli taki wręcz trochę bardziej podróżowy. Czyli stał na deszczu, no, jeszcze też na dworzu. Ciemny, czerwony, czyli taki ze starości już, który się zestarzał. Mamy też farba od 60, czyli malowane. Tak, widziałem, że dużo takich jeździ, czerwonych wręcz jak krew. O, to jest farba od 60. Farba zetorska. Widziałem, że są zetorskie. No naprawdę, ja byłem w szoku, jak widziałem te zdjęcie na Agrofoto gdzieś, że Ferguson w farbie od zetora. No ale dobra, niech będzie już. Nie będę tu tylko dodanie paru linijek. No i żółta komunalka. W moich okolicach nie ma, ale dwóch typków do mnie na grupie napisało moje, że u nich jeździ Ferguson żółty, czyli z komunalki, więc taki oto też tu powstał. Dobra, zrobimy sobie jasny czerw, a może ten farba 60 dajmy, ten taki czerwony. Dalej, no co, kogut zakładany oddzielnie, halogeny dach oddzielnie, lusterka oddzielnie. Lusterka będą też w innej konfiguracji, będą nowsze lusterka i tak dalej, ale to w wersji V1. To jest taka zapowiedź tego, co może być. Jeszcze tylko od was zależy. Wycieraczka z animacją. Widzicie? Gąbka w środku w kabinie. Z lampką. Wiatra, który animację posiada. Tak, jak widzicie. No i teraz konfiguracje tur. Turów, tur. Tury. Bez tura, sama rama. Rama jest na nowo odwzorowana. No, mówię, większość modeli jest moich, tak? Nie ma nigdzie takiej ramy do Fertka, a widzicie, ta jest rama odwzorowana, tak? Mamy tutaj belki, sporniki, łączenie, przejścia. No, jest wszystko odwzorowane. Zobaczcie, nawet filtry, wszystko jest ładnie odwzorowane. Sama rama 700 kosztuje. Tur jeden sekcyjny. Jeden sekcyjny tur. Model konsoli jest od Marcina 345. Wszystko w opisie. Tur dwusekcyjny to jest to samo co tur jednosekcyjny. Nie mogę nigdzie znaleźć na internecie wymiarów tego zaokrąglenia tu, a na oko jak zacząłem to modelować, to chujowo mi to wychodziło i stwierdziłem, że no trochę będę miał teraz czasu jak go wydam. To w wersji V1.0, pełnej wersji się zrobi oddzielnie tur dwusekcyjny z przewodami do hydrauliki, tak jak jest w turze trzysekcyjnym od Karasa. Widzicie, tur trzysekcyjny z hydrauliko z przewodami, ale tu założymy sobie nic. Zaczep przód, tak jak mówiłem, zaczep przód, czyli zaczep. Mamy sam zaczep. Zaczep plus 50 kg lub zaczep 100 kg. I można zaczep sobie zmieniać kolorem. Powiedzmy, dajmy białe na przykład w to miejsce. Jasny, czarny. Zaczep. Trochę słabo to wygląda, tak światła, ale to jest tak bardziej na chwilę teraz. Zaczep tył, góra, czyli ten tylny górny. Teraz możemy tylko podczepić przyczepę pod ten zaczep, bo śruba wisi. Żeby podczepić maszynę, a zaczep zdjąć, czy tam zmienić jego położenie, po prostu zmieniamy w konfiguracji pojazdu. I teraz możemy używać śruby, a zaczep jest umocowany na górze. No. Dużo hejtów miałem na ten temat, że o, jakie gówno i w ogóle, że mocno odwzorowany. No ale nie wiem, no czy jest na internecie gdzieś Feldex tak dupo odwzorowano jak ten? No wątpię w to. Nie wiem. Bardzo jestem ciekaw, ale to są w sumie hejterzy, to jest normalne. Miesza o to. No teraz możemy śruby używać. Konfiguracja zaczep tył dół, czyli ten pod spodem, można też go założyć. Jest założony.
Teraz go zdejmiemy. Osłonka silnik, czyli osłona na silniku. Taka kratka, blacha to jak to mówią. Lewa strona. Jeszcze jest z prawej strony na wentylatory. I tak dalej, widzicie, taka kratka. No silnik jest biedny jeszcze, zobaczcie, w środku wszystko też jeszcze jest na razie biedne, bo to jest prowizorka. Ale chodzi o to, że z wyglądu dookoła idealnie jest odzorowany. Więc to wszystko tylko od was zależy, czy będzie jeszcze dalej kontynuowana na jego realizacja, plany i tak dalej, czy nie. Jest też w planach zrobienie siedzenia oryginalnego, czyli nie tego na sprężenie z tego wygodnego, tylko starego tego oryginalnego. Tego jak ja luźnego mówię, no ale naglądałem się i tego i tamtego. Dobra, dalej. Osłona silnik lewa, prawa lub obie osłonki. Oba, jak to tam mówią. Tłumaczenie jest wszystkich tych nazw. Osłona WOM tył, czy tak jak w Ursusach 3512, jest taka blacha dookoła WOMu. Widzicie? No, jak ktoś chce, to może sobie takie coś zamontować. Ozdobę tył, no i tu też jest duża, fajna. Jest trochę ciekawie, bo możemy założyć zwykłe odblaski, jak w oryginale było. Klapacze stałe, które się nie ruszają. Guma gruba lub klapacze ruchome, cienka guma. I tu widzicie, jest ten wzór gumy, czyli tekstury normal też to posiada. Naklejki na chlapacze również mogą być, czyli coś w tym stylu Ursusa. Lub na tych zwykłych stałych, widzicie, tu mogą być. A tu już nie ma takich naklejek, to nie będzie. Sesja ciągnika, na czym to polega? Więc tak, na razie nie jest moc zarysowany, czyli to jest salon, tu stoją inne Fergusony. Tu wybieramy naszego Fergusona gdzieś tam w salonie w Polsce w latach 80-tych, 90-tych. No i rysujemy, gdzie chcemy go zarejestrować, czyli mamy 16 województw. Pierwsze to jest Podlaskie, BWM to jest skrót od BMW E36, tam E35. Powiem już od razu, że to jest tablice robione bardziej dla beki niż jakieś tam celowe. Nikogo nie słuchałem się, że on ma taką tablicę i mam taką stworzyć. To jest zrobione dla beki. To są teraz cwele z Kujawsko-Pomorskiego. Pamiętajcie, to jest wszystko dla beki robione. CWL oznacza, można powiedzieć w skrócie, cwele. Trzecia tablica to jest dolnośląskie. DJA68GG, czy jakoś tak. Czwarte to jest łódzkie, EBEB, jak to Szmitek mówi. A Szmitek prawdopodobnie z Łodzi pochodzi. Lubuskie, FSL, Farming Simulator, Simulator Limit Dutch, 19, LS, Lubuskie, FS, no... Już wiadomo, o co chodzi. Farming Simulator Lubuskie, Pomorskie GPUE, FM, no radio, GPUE, to żeby nie skomać, to jest chyba procesor w skrócie, czy jakoś tak z angielskiego. Małopolskie, KOS, maszyna KOS, 1033, na to nawejdzie bez oberemu. Dalej lecimy. Lubeskie. Lub tamto, 4F, 4F, D3. No, można do tego jakieś teksty znaleźć zawsze. NBA, czyli ta słynna koszykówka, A4, autosada 69, numerek. Więc to było warmińsko-mazurskie, teraz jest opolskie. Ogólnie mówiąc 15W6. Ogólnie, jak to mówi major Ukonowicza. Tak, wiem, głupoty oglądam, głupoty mówię, ale to jest wszystko w formie żartów, tak jak cały mój kanał jest w formie żartów. Wielkopolskie, PKN Orlen. 12 to jest Podkarpacie, RBL, 85AC, też coś tam mówiłem na przyszłych odcinkach na to tablicę. Śląsk SWD, 9L70, SWD to jakieś chyba papieroski kiedyś były. Świętokrzyskie, top, tak, to jest wielki top i jak to mówią. 15 to jest Mazowieckie, to jest tablica odzorowana mojego wujka, tak jak ten mod był odzorowany. On jest związany też z moim początkiem kanału i zmianą tych nazw. Podziałem to na odcinku kiedyś, nie będę teraz nic mówił, bo już tak nagrywam 19 minut. Lub jest zachodniopomorskie, ZST 70, moja szkoła zajebista, wspaniała. No, więc tak, dobra, niech to zostanie ta tablica. Podłokietniki mamy też, możemy sobie w kabinie ustawić. Lewy podłokietnik. Prawy podłokietnik. Oba podłokietniki lub deskę jako pasażer. Czyli pasażer też jest. Jakiś Łukasz czy inny chłopak. Konfiguracja silnika. Uważnie się tu patrzcie na moc i na ten wygląd. No, teraz jest 255 ferdek, czyli zmienił się moc. Ferdek
z turbem 2355, 235 turbo. Widzicie, turbo, prowizorka, to jest tylko prowizorka, tam wiecie, żadnych nie ma odzorowanego silnika, tak dalej, tylko rurka jest wgięta, tam jest dokładnie przeniesiona dalej. To samo jest z Ferkiem 255 turbo, tylko się moc zmienia i tak dalej. Ale to jest Ferdek 235 i takiego kupimy bez kabiny. Szukam kabiny. Zaraz ją gdzieś znajdę. Bez kabina. I taki będzie bez kabiny. O. No, taki kupujemy sobie bez kabiny. Teraz zrobimy sobie fetkę jak ma mój wujek, czyli kolor obręczy oryginał. Czy tam nie, no też nie, nie oryginał, chyba mój wujek to ma coś ten kolor. Coś w tym stylu ma. Zaczep, zaczep, przedni zaczep to musi być jasny, czarny, to jest dobrze. Kolor korpus, czyli jasny, czarny, korpus to oryginalne malowanie. Coś w tych kolorach ma. Grill, grill oryginalny oczywiście. Tłumik ma taki wręcz brązowy, czy był malowany, zmieniany. Nieważne, oryginalny malowany. Mojego wujka Ferdek jest w sumie oryginalem, oryginalu. To tak, co tu zmienić? Marka kół, Ferdek 255. Ustawienia tu nie będę zmieniał. A, L16 tak, bez płotników. Teraz wam pokażę te naklejki. Tak, wiem, Ferdek, mówię ci, mówię wam wszystkim, że ten mod się będzie zawieszać, bo jest za dużo konfiguracji jest. MF2551 tak, to naklejki. Naklejki turbo, nie, grill od Ferdka 255. Ustawienie filtra, oryginał, tłumik krótki, w sumie to jak w oryginale. Z wychytnikiem, z kierownica oryginal od Perkinsa. Gałka kierownicy nie ma, nie posiada, sterowanie standardowe. Kabina tak, to już posiada i całe wyposażenie do kabiny też jak posiada. Wycieraczka tak, tak, tool nie. Kwinka zaczep przód tak, kwinka zaczep tył góra. Śruba nie, tylko dajmy teraz zwykle. Zwykły, standardowy, zaczep tył, dół. Tak. Odsłonka silnik, wujek ma tylko lewą odsłonkę. Tylko lewo posiada. Odsłonka wam tył, nie. Odblaski tył, nie. Naklejki chlapacze, nie. Rejestracja mazowieckie. Silnik, 255. To teraz sobie takiego kupimy. I kupimy teraz wersję bogato, najmocniejsza jaka jest w tym oto przedstawieniu. No to co, deska, tak, podłokietniki, tak, naklejki chlapacze. No dajemy na chlapacze, że tak, mazowieckie, dajmy jakoś, no też tutaj nie będę to wydziwiał, świętokrzyskie, że to jest top, Ferdek to będzie ten top. Ozdoby tył, dajmy chlapacze, osłonka wow, tak. Komisja zaczep tył, góra, standardowy, to już nie będzie ten lepszy. Zaczep przód, zaczep plus 100 kg, komisja zaczep tył, dół, zaczep, tur, nie, właśnie co z tymi turami, nie, chyba mówiłem przed chwilą, ale to sobie ustawimy tego 3B tura, tur 3 sekcyjny, wiatrak, to już kabina sobie zostanie, halogeny, lustryka, kogut, kabina zostaje, sterowanie oczywiście, wspomaganie musi być, bo jest tur ciężki. Gałka kierownicy musi być, bo to w końcu musi jakoś się wygodnie tym jeździć. Kierownica oryginalna damy od Ursusów. Nowa Ursus. Wychwytnik, tak. Tłumik. No i teraz można się pobawić tłumikiem. Zobaczcie, patrzcie szczególnie na wychwytnik. Długi, zmienił się wychwytnik, teraz też się zmieni. Ale dajmy sobie te turbo. Ustawienia filtra, nie no, musi być lepszy. Tak, naklejki turbo musi być. Grill od Ferdka 255 zostaje. Błotniki, dajmy balonówki do niego. Dajmy koła od Ursa dużego i balonówki do tego. Rozmieńmy kolor blach na żółty komunalka, bo to w końcu komunalka będzie. Zobaczcie jaki potwór. Jeszcze dodajmy sobie kolor grilla na ten jasny czarny, żeby to lepiej pasowało. Tu też dajmy wręcz taki jak ma przy Ursusach. Są Ursusy takim malowane. Zaczep to nie, obręczy. Sny czarny. Zobaczcie jaka bestia. I teraz teraz dobra. To na razie wszystko. Lecimy dalej. Teraz wchodzimy do
do niego dołączonych rzeczy. Wejdziemy najpierw w różne. Widły to nie, wiadro też nie, widły też nie. No, nad tym pracuję, ale więcej nic nie mówię. To ma być dla was niespodzianka. Na razie wszystko ładnie działa. A co więcej, czy wydam, też nie wiem. Chuj z tym, nie interesujcie się tym. Belka, 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 bez błędów. Co belka posiada? A więc tak, no, multicolor, czyli można sobie wybrać kolor, jaki tam chcecie. Ja sobie wybiorę taki podstawowy kolor, czyli też będzie taki. I można dać go zaczep. Jak mamy zaczep, to możemy coś poczepić pod spód. Bez zaczepu nie ma tego zaczepu, zwykła jest belka. Lecimy dalej, bo jest słabo z czasem. To wszystko. Ładowacze czołowe, nie, obciążnik. Teraz lecimy z obciążnikiem, nie wiem czego pokazywałem. Tak, obciążnik też żadnych błędów nie ma. Wybieramy tylko kolor. 400 kilo to jest obciążnik zrobiony, obciążnik zrobiony jest z obciążników od Feldka. Kolorystyka, no dajmy sobie jasny czarny. I tu poręcze dajmy, może być kit. Jeszcze teraz tury zostały, tu, teraz tu się zaczną schody, tury, tur od do ofertka i w tym turze są dwa tury, więc tak, wzór to jest na razie jest nalepki tur 1, czyli jednosekcyjny tur 2, tur dwusekcyjny, odblaski same, odblaski z naklejkami tur 1, odblaski z turem 2, nic. Elementy dołączone, czyli tur 1 lub tur 2, siłownik. No i możemy, oczywiście silniki trzeba dorzucić. Multicolor, oryginał, czarny, malowany na nowo, szary, niebieski, czerwony. Zróbmy sobie teraz na razie tura jedynkę. Jeden, siłowniki, tak jest. Tego kupujemy, a teraz zrobimy sobie niebieskiego hydrament, tur 2, siłowniki. Może czarnego, lepiej będzie pasowało to. I do tego jeszcze jest osprzęt, czyli widły. Widły, na które można dosłownie wszystko rzucić. Nie ma... Tu mamy trochę, a tu na te widły wszystko. Nawet gnojówkę można przywodzić. Nie, tak jest zrobione, żeby wam pasowało. Widły to jest multicolor. Multicolor. Ja sobie tu ustawię jakiś onyx i otwartka malowanie. Wzór, widły do obornika lub widły do beli. Tymi widłami też niektóre można palety wozić. Zazwyczaj to są europalety, bo one mają takie wcięcia tam w kolei zrobione, że te widły pasują idealnie. One tak mogą służyć lub odbornik. No i do tego z tyłu jest konfiguracja zaczepu. Tur 1 lub tur 2. No to tur 1 to będą widły obornik zwykłe. A drugie to będzie tur drugi i to będzie kolor w ten sposób i to będą do tego. Dobra, wchodzimy teraz. Jakieś tam ujmuje się trafiło. To jest Feldek 235 w grze. Kurwa, głośno się wyłączył. Dźwięki zobaczycie, bo zaraz głośnik się wyłączy, nie będzie dźwięków. Bez dźwięków. Uruchamiam silnik, uwaga! Dźwięki są mego autorstwa, mego wujka. Gazu. No, dźwięki są ładnie wzorowane. Światełka, wszystko ładnie działa. Na razie w ruch. Przy pierwszym kliknięciu uruchomił się tak. Wyłączony silnik, wskazówki są wszystkie wyłączone. Po włączeniu są diody na panelu czerwonym oraz wskazówki wskakują. Po tym na klawisz F włączamy zwykłe światła, czyli te pierwsze jedynki. Tylko te jak to pozycyjne. Na klawisz drugi włączamy drogowe. Kierunki standardowo. Wszystko zerwane, tak samo i do wszystkich w tym środku związanych. Teraz pójdziemy zobaczyć, jak... Odszerzenie naklejki na tą. I tak wygląda to obciążnik. Tak obciążnik to obciążnik.
sobie do ferka tego, co mój wujek ma. Takiego ma w ramach. Widzicie, tu wiatrak wszystko, nie pasuje gąbka. Kabina jest zerwana z tymi dziurami, nie wiem, taka gąbka, czy tak chuj mój. W uruchomieniu reduktor sam ustawia się na pozycję biegu, ma wolny bieg, a po wyłączeniu powinien ustawiać się na bieg jałowy, czyli luz. I co tu pokazać mogę? Mogę pokazać to animacje wszystkie, tu ruchome. Teraz nie pada, ale lusterka działające. Bom kręcący się, bo jest na biegu polnym, wtedy reduktor jest na biegu bom. Paski, wentylatory, no, wychwytnik, grudzi się cały mod i... No jakbyście oglądaliście wcześniej jakieś moje modyfikacje, to wiedzieliście o tym dobrze, że te modyfikacje one działają. Tu podczepimy sobie tylko belkę. Trzeba je przekręcić, bo nie jest tak. Tak, i śruba w ogóle nie jest zdana do tego, można sobie bez sterować i przy okazji przez łańcuchy się podnoszę jak w realnym życiu na wsi. Ten pogodna klawiszkowa, standardowo. Dobra, to tak wyglądało. A tu jest wersja bogata. No wersja bogata, czyli ta najmocniejsza wersja. W wersji po 1.0 planuję zrobić też taką konfigurację, czyli jak zmieniamy tuning, zmieniamy dźwięk oraz jak zmieniamy silnik, zmieniamy dźwięk. Już to patentowałem co nieco, ale to w wersji po 1.0 może się pokazać. Nigdy nie obiecuję, czy ja to wydam, czy nie, czy wersja po 1.0 się pojawi, czy nie. To są tylko plany, to od was wszystko zależy. Lecimy dalej. No to samo co jest w resztych felkach, czyli standardowy skrypt farminga. Brudzi się i tak dalej. Uruchomę wycieracz. Nie, wycieracz. Chuj mój, jak się to. A, no tak, więc zapomniałem o tym turze. A, żeż, kurwa, zapomniałem o nim. No tak, dobra, nieważne. Zapomniałem dodać polis paku do tego, żeby pokazać. Ale pod ten tur podczepia się tur 3BO do Perkinsa od Karasa. On jest tak zrobiony, że ten tur powinien działać. Ale nieważne, to podczepię najwyżej ten tur. Bo też pod ten tur można go poczepić. Tylko trzeba to wszystko ładnie zrobić. Pierdolę, kurwa, macie z tym kolibry nie tak. Kurwa, macie, też podjechałem. Zapomniałem, że do tego tura będzie ciężko podczepić to, chociaż mi się udawało, bo balonówki są szerokie i kolizja jak jeżdżą. Ale to wszystko da się naprawdę. Chyba mać. Zaraz wygląda. O, teraz widzicie? Nie ginie, podnoszenie na, no jak sobie chcecie, jak wam pasuje. Tak jak mówiłem, jest gałka kierownicy, farmer tylko lewo stronę kieruje. Teraz podczepimy sobie właśnie do góra pozycyjnego. Zobaczcie, teraz jest podczepienie i sterujemy sobie właśnie tym turem, hydramentem. Widzicie jak ładnie się pracuje. Nie będziecie zdziwieni, że przy jednym kupieniu można kupić dwa tury i dwa osprzęty do tura. Ale ja jestem takim chłopakiem, mężczyzną, no 19 lat prawie na karku, więc hejderzy, papa, no wyjebane was, że potrafię cuda robić w tych modach, a że wam coś nie tego, co jest wasze prawo. No widzicie, hydraulika, brak węży do tura, no z tego się jeszcze uczę, więc... W wersji Fajn 0 powinno być wszystko ok, ale jak widzicie, koła nie pracuje, można nabierać palety. Nie będę pokazywał teraz, bo nie na to czasu, już tutaj mam 35 minut. Ale dźwięki są mega przy tym traktorku.
pokażę, jak działają. Dajmy się, pokaż najpierw jak działa światła w wersji z kabiną. Na klawisz pozycyjne, czyli pozycyjne zapalone, to tylko te światła plus środkowe oświetlenie. No jak to się jeździ po nocy traktorem, szczególnie tym wersjem z to kabiną, to wie, że w środku się odbijają światła pozycyjne z lewych i prawego błotnika o szybę przednią w traktorze. Kierunki. A spójrzcie się na kontrolki. Kontrolki są. Gasa tak. A teraz zapalę światła drogowe. Widzicie? Światła drogowe z przodu. Hamulce i tak dalej. Halogeny, kogut i halogeny na klawisz F, czyli F. Obydwa się włączają tak przy jednym kliknięciu. No chyba, że to jest wersja bez kabiny. To tu się włącza tylko ten jeden halogen. Górnego nie ma. Widzicie, światła się zmieniają. Dobra, mamy teraz 12, nowy dzień, wiosna. Ja to nie było celowane przez ten skrypt do zimy. Mniejsza o to. Co tu jeszcze pokazać? Tu jedynkę, czyli trzeba tego fertka trochę przerobić. Opalić go na podwarze. No, a jak tu, gdzie tu trzeba jechać? Dobra, pójdź z warsztatem, nie będę teraz się bawił. Tu warsztaty, kupuję ten sam ciągnik na nowo. Bo teraz bawić się z warsztatami, tylko żeby mnie stać było. Tur jeden. Tak jest, bagno miał, kurde. Żule mule, let's go. Jak to odpalamy, to jest wersja uboga, najbiedniejsza jaka może być. Marcina 3-4-5. Więc żeby nie było gadania, to nie jest tylko Rivera, Rivera, jak on tam się nazwał i nigdy nie był. To jest tur od Marcina. Potrzebujemy sobie widełki i widełki mają też dźwięk jako kolizja, bo są sterowane myszko czy klawiaturą. Także każdy stopień. Teraz zobaczcie, jakie sklepy są zrobione z kolizjami. Kolizja jest tak zrobiona. O jest. A w tych widłach jest zrobiona akcja na długie widły. Widzicie? Tak wygląda. Tury. Ferdek najbogatszy z komunalki, który jest wart prawie 6 tysięcy ten żółty i najtańsza biedota na wsi. Ferdek 2-3-5 tylko mordego tura. No i tak to wszystko nie wygląda. W opisie macie link w wersji V0.9. Przypominam, że wersja V0 będzie wydana nie wiem kiedy, to zależy tylko od was. No to co? Powiedziałem wszystko. Jak coś o czymś zapomniałem, to będę pisał w opisie. No to dzięki za oglądanie. Zapraszam do pobierania, subskrybowania, lajkowania, komentowania. Trzymaj się ziomku i ziomeczku, że mnie oglądasz. Siema, mordo!